Proszę Państwa, kiedy niektórzy z Państwa pamiętają nasze ostatnie spotkanie kilka lat temu, to przyszedłem już z córką i z wnuczką. I redaktor Salamon robił zdjęcia, piękne zdjęcia, bo ta wnuczka nie chciała ze mną siedzieć, tylko musiała u mamusi u stóp. Mam te zdjęcia, to bardzo wielka pamiątka ze spotkania w Muzeum Pokli. A dlaczego dzisiaj Krzysztof Bąkała? Ponieważ ja już jestem w Bochni znany, a chciałbym, żeby Bochnia była systematycznie poznawana przez innych kolegów z Warszawy. Niedawno w Bochni była delegacja czy wycieczka Stowarzyszenia Muzealników Polskich i bardzo, bardzo byli zachwyceni tą placówką i tym miastem. I takie wizyty jak dzisiejsza kierownika działu edukacji Muzeum Niepodległości pozwolą również w stolicy osadzić to miasto, moje rodzinne miasto, w należytym anturażu. A robię to nie bez kozery, ponieważ kiedyś burmistrz Polewa uczynił mnie honorowym ambasadorem Bochni, więc muszę tak postępować. Jeżeli dyrektor Flasza znowu mnie kiedyś zaprosi za 2, 3 czy za 5 lat, to przywiozę znowu kogoś innego. Za 2 lata idę na emeryturę, to będę tu częściej. Panie dyrektorze, bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie. Bardzo serdecznie, ponieważ nasza współpraca jest rzeczywiście wieloletnia i merytoryczna. Kiedy na popołudniowej kawie Jan Flasza zadał mi pytanie, dlaczego my tak ostro pracujemy w Muzeum Niepodległości, to powiedziałem, bo kiedyś zaczynałem w klubach studenckich Krakowa i tam byłem bardzo aktywny, a przed emeryturą również przypomniałem sobie stare czasy. I przypomniałem sobie również dlatego, że siedzi tu Andrzej Pacuła, który w klubie Nowy Brzaczek był tak zwaną grupą twórczą. Był tam jeszcze Marek Materna, Zbyszek Książek. W grupie literackiej byli poeci bocheńscy. W grupie muzycznej był na przykład kolega Piekarczyk. I on o tym pamięta, ponieważ pisze o tym w książkach. Więc trudno nie pamiętać również nam, że takie bocheńskie związki już wtedy były kontynuowane. A teraz Andrzej Pacuła jest znanym pisarzem, wydaje mnóstwo książek. Ja obiecuję recenzować, ale obiecuję i zrobię. Napisać. Tak, nie, sam odrecenzuję. Koło Andrzeja siedział Leszek Wołosiuk, proszę Państwa, który gdzieś w tej chwili wyszedł na chwileczkę. To jest przewodniczący Rady Samorządu drugiego domu studenckiego Żaczek. Jan Flasza też tam mieszkał. Wszyscy tam mieszkaliśmy. To była taka wspólnota, którą trudno w tej chwili zdefiniować, trudno w tej chwili określić. Ale taka wspólnota to zaczęła się w Bochni w liceum. My w Bochni po wyjściu, już po maturze, spotykaliśmy się z klasami co roku. A teraz to przynajmniej spotykam się z Jurkiem Lysym, który wzywa od czasu do czasu na kawę do Koldu. I bardzo serdecznie witam Cię, Jurku, i podziwiam za Twoją aktywność, mimo emeryckich i ZUS-owskich stypendiów, że masz czas. I co chwilę mi przypomina o naszych koleżankach. Bo pamięć już u mnie nie jest najlepsza, ale on ma doskonałą pamięć i wszystko pamięta. Proszę Państwa, się strasznie cieszę, że są tu laureaci Nagrody Nobla, chciałem powiedzieć, Orkana. Co najmniej trzech widzę na sali. Jan Flasza, Michalina Pięchowa, pani profesor Michalina Pięchowa, nasza polonistka, i pan prezes Stanisław Kobiela. Czy jeśli o kimś zapomniałem? Chyba nie. Bo jest taka zasada, że obecnie już Fundacja imienia Władysława Orkana
przyznając coroczne nagrody dla twórczych i aktywnych ludzi żyjących i tworzących poza opłotkami wielkich miast, ma statutowy obowiązek przyznawania jednej nagrody komuś z Bochni i z ziemi boweńskiej. Dlatego, że ta nagroda powstała tutaj, w Bochni, w Krosówkach, w prowincjonalnej oficynie wydawniczej. Ona się potem wyemancypowała i jest już centralną, a najbliższe rozdanie nagrody galowe, koncert galowy odbędzie się w Legnicy we wrześniu z okazji Ogólnopolskiego Kongresu Ruchu Regionalistycznego. Kiedyś będąc na zebraniu u burmistrza Bochni, zaapelowałem, żeby już w sposób formalny pojawiła się kandydatura z Bochni, może się pojawi, a jeśli nie, to apeluję dzisiaj, że statut jest taki, że każdy człowiek, każdy nagrodzony tą nagrodą ma prawo zgłosić kandydaturę. To tak tytułem tylko luźnych uwag początkowych. Dużo kolega mówił już o naszej działalności kresowej, więc nie chciałbym już tego powtarzać. Tutaj kolega nam zaprezentował fragment fotografii, które są w tym albumie. Te konferencje kresowe związane z dziedzictwem organizujemy co jakiś czas. Marzyliśmy, żeby to było co 2 lata, ale nie zawsze środki na to pozwolą. Drugie spotkania kresowe polegały na tym, zresztą pierwsze też, że ogłaszamy apel do wszystkich muzealników w całej Polsce i prosimy o referaty z warsztatem naukowym i z reprodukcjami dotyczące zbiorów. Do czasów, kiedy nie była tak powszechnie możliwość informowania poprzez system internetowy, tego typu działalność była jedyną i pokazującą współpracę międzymuzealną. A tak naprawdę, proszę Państwa, to współpracy międzymuzealnej w Polsce nie ma. Powtarzają muzea te same tematy, powstają, no nie potrafią gromadzić się i wspólnie organizować imprez. To, co my robimy z Bochnią i to, co my robimy z muzeum imienia Stanisława Fischera, to jest jeden z nielicznych wyjątków. Chciałbym powiedzieć, że kiedyś jeszcze mi się przypomniała taka refleksja związana z judaizmem. Kiedyś tutaj, w tym muzeum, powstał bardzo cenny ośrodek badań nad środowiskiem żydowskim. W Bochni powstało kilka podstawowych książek, a my w tej chwili jesteśmy beneficjentami tego waszego muzealnego zainteresowania w postaci i tego, co Państwo dokonujecie w mieście, w postaci wystawy, którą mieliśmy wypożyczoną z Stowarzyszenia Bochniaków. Tak się szczęśliwie, przepraszam, może nie, to nie jest dobre, tak się złożyło, że w tym czasie wybuchła ta dyskusja ogólnoświatowa o stosunków Polaków do Żydów, o antysemityzmie. I ta wystawa akurat w tym czasie miała niezwykłą frekwencję. Dziękuję, że z kolei nasza wystawa poświęcona lekarzom z Pawiaka mogła być w Bochni zaprezentowana. I ona jest w tej chwili z dużym sukcesem prezentowana w Grozrodzen, w Muzeum Martyrologii w Rogoźnicy. Także już z tej wypowiedzi widzicie Państwo, że bardzo szeroko nasz program realizujemy. Nie tylko jeden temat, nie tylko kilka tematów. Nie zajmowaliśmy się tylko chyba Matejką, ale jak koryznówka tak pęcznieje, to my już nie musimy
Nie zajmowaliśmy się Muzeum Niepodległości Matejką. Teraz sobie to uświadomimy. No, ale to jeszcze wszystko przed nami.